Witajcie moi drodzy, z tej strony Szpaku Szpakowski i witam was kompanów w Hero Sales of Valor, naszą kampanią brytyjską, naszą straszną kampanią brytyjską, gdzie stoi straszny dział przeciwpancerny, który nam strasznie, ale to bardzo strasznie przetrzebia jednostki, więc możemy, nie wiem, co moglibyśmy to wykorzystać? Moglibyśmy się ruszyć całą armię teraz. Jeszcze jeden poruszyk, a ten poruszyk nam zajmuje tutaj jednostki, znaczy zajmuje ten budynek. Byśmy tutaj po prostu podjechali i zniszczyli, nie wiem co oni tu trzymają, spodziewam się tego, że... Co tu jest? O, oni mają tutaj budynek produkcyjny do jednostek. Boję się, że te mosty, które tutaj widzimy, znaczy ten jeden most, on tu będzie coś świadczył. I on chyba będzie świadczył o tym, że nas jednostki zaatakują. Dobra, nie, to sobie swój tam. Właśnie tutaj samą piechotą się ruszyć. Piechota zraszuje pod to dział się pancerny, a potem będzie już troszkę łatwiej. Naprawiliście to? Naprawiliście. Dobra, brawo. Proszę bardzo, gdzie jest nasz pan poruczyk jeszcze jeden? Dobra, zniszczy ich, tutaj zniszczymy. Obrzucacie ich granatami. O Jezus Maria! Nie wiem co oni, fikołki muszą jakieś robić magiczne, czy coś zaczarowane. Ej, nie, ten czy... Nie, czy... Jezus Maria, ciebie nie chciałem zaznaczać, Deklu! Dobra, zniszczy to. Zniszczy to działo, zniszczone, prawo. Teraz zniszczy tutaj, o Jezus, ciebie cofujemy. Wycofajcie się, zniszcie te wszystkie śmieszne jednostki. No, blobujcie. Atak i tak dalej. I teraz to działa przy pancerne. A, panie, obija na tego Churchilla. Zniszczone. Teraz idziemy tu, atakować tu. Nie wiem, kto siedzi w tym kościele. A, siedzi tutaj jakiś ktoś. Nie wiem, która to jest dywizja, jak co ona tutaj robi. Ale ktoś tam siedzi, po prostu na tej mocno przeszkadza i bruździ. Mogę zobaczyć, czy też jak? No nie mogę znać, mogę zniszczyć ten kościółek, ale raczej nie planuję niszczyć kościółków. Moją drogą, oluj. Mamy tutaj coś, mamy Firefly, który jest uszkodzony jak jasny pieron. I niszczy mi tutaj budynki. Moglibyście zrobić tak, że zregenerujemy się cyk. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj się podejść, tutaj podeszły nasze jednostki. Nie, one musiały zginąć po drodze już. Dobra, zróbcie im krzywdę, albo wycofajcie się. Musimy jakoś zniszczyć tę panterę. Macie trzy, macie dwie, no to też może być. A poczekajcie, nie, przyjmijcie to. Wy zostaniecie pijaty. I cyk, strzelacie w to działo. A wy też idziecie tutaj i już uderzacie w te piaty. Naprawdę, tu i uderzył tu. Ja to rozumiem, że pierwszy raz się tam... Dobra, obróćmy tę panterę, zmuśmy ją do obrócenia się. No niedobrze, będziemy cofać się do kapitana ewentualnie, po prostu cofniemy do kapitana i zregenerujemy się jeszcze raz. Ora i cyk, uwaga, cyk. Wydział cofka do kapitana. A dział przeciwpancerny bije, halo? Dział przeciwpancerny ma bić cały czas, gdzie jest nasz czołg? Tu się naprawiacie, tutaj pan porucznik dostał dość mocny oklep. Ej, strzelaj w to. Miałeś strzelać. Poczekamy chwilkę, zregenerujemy tych żołnierzy. Tak, dwóch dodatkowych i będziemy mogli ruszyć, bo wy też macie piaty, prawda? Wy też macie piaty, to będzie co nawet ruszcie tutaj. I wy też do przodu, i dasz do przodu, i też do przodu, i jazda, jazda biała gwiazda. Wiecie, chyba po sobie obróciłem ekran. Może dać ich zniszczyć, dawaj, dajesz Firefly. O Jezus, jaką pędzi, nie dogonicie go, za Chiny Ludowego nie dogonicie. Dobra, wycofanie do kapitana jest na razie niedostępne, więc nie możemy tego zrobić ponownie. Ale moglibyśmy tutaj wysłać gdzieś naszego działu przykład naszego tutaj krokodylka, żeby tak troszkę przetrzebił szeregi. Bo tutaj nic nie możemy stawić, prawda? Możecie zajść albo na ten punkt, możecie, jeśli ktoś tutaj siedzi, to możecie go podpalić. Nikt tu nie siedzi, więc nikogo nie podpalicie, niestety. A taki wie, że to snajperzy mogą się czaić. Bo to jak widzicie raczej tym, no to... Znaczy tym. Jak widzicie raczej naszym pojazdem, to nic wam nie zrobią. O, jest tutaj ten. Jest tutaj. Obróć się i strzelaj w to. Weźmy tutaj tym, a poczekaj, strzelasz to, co jest na początku najbardziej groźne. To. Podpal go. Może to jest walka ułomnych, to jest prawdziwa walka ułomnych żołnierzy. Czekajcie, że się nagrywa. Nagrywa się, super. No to możemy kontynuować dalej. Dobra, oni by nie potrafią trafić mnie, a ja nie potrafię trafić ich. I tak będziemy się po prostu bić ze sobą. Posiłki dotarły na miejsce, coś tam dotarło. Zniszcz skład ciężarówki z opatrzenia. Mam jak to jakiś szasz czy coś? Ale czekajcie, ja chciałem, żebyśmy ucieszyli.
Naprawdę on uciekł, o jest. Zsunięcie się do niemieckiej propagandy. Szkoda. A ta tam przesłoni, tak? No to czekajcie, mają moździerz i nie tylko. Mają coś jeszcze, mają działo 8,8 mm. My tu gdzieś też mieliśmy moździerz, jak pamiętam, prawda? No czekajcie, musicie dać wszyscy radę tutaj podejść. No podejście, podejście. Dyk. Możecie tutaj ostrzelać ich. No dawaj, dawaj, ostrzelajcie ich. Powiedzcie co, tutaj jest działo 8,8, które będzie nas biło i pruło. To moglibyśmy się tym wycofać, bo to działo 8,8 będzie tutaj dość męczącą sprawą. Gdzie jest w ogóle ten? A tutaj nam się narazi ta niemiecka propaganda. Okej, czy ta niemiecka propaganda siedzi teraz w tamtym rejonie. Wy musicie wybić te kilka jednostek. Jezus! Przecież wy sami się zabijacie o to. Dobra. O Jezus Maria. Poruszek tam umarł pewnie jakiś. Nie, poruszek jest tutaj. Oj, nie wiem, Federery. To moglibyśmy zrobić tak. Ten porucznik, albo nie ten porucznik, ten porucznik. Weźmie Panzerschrecka, będziemy zawsze mieli jakąś dodatkową opcję przeciw pancernom. Wy moglibyście, nie wiem, stanąć sobie tutaj i patrzeć ładnie, jak to wygląda, jak wygląda życie. Możecie to śpiew, życie to taniec i takie tam. Moglibyśmy to pierwszy, tak. Wycofajcie się, wszyscy tutaj. Wycofajmy się, naprawmy sobie sprzęty. Tu gdzieś mogą się ustawić nasze gdzieś czołgi, tak żeśmy podpatrzyli teren, jak to będzie wyglądało. O, patrzcie święty, patrzcie Boże, tutaj też można zaatakować. Tutaj nie ma tak, że musimy atakować tego z jednej strony, możemy się wycofać z tamtej strony i ruszyć innej. Tu mamy RKM-a, MG-62 niemiecki. Tutaj się za chwilkę zregenerujemy, no na razie nie będą nam dawać nowych żadnych jednostek, nie potrzebujemy nawet tego. Tylko to tutaj, to 8,8. No moglibyśmy się pozbyć za pomocą, no prostego celu, prostych środków, jakim będą niewątpliwie, czekajcie, cyk. Można początkowo sobie użyjmy jako punktu do leczenia, wybudujmy sobie to. Pomyśleli to budować. Musimy wyleczyć pana kapitana, który w sumie stoi i przetrwał naprawdę wiele, przetrwał wojnę i nie tylko. Cyk, cyk, cyk. Na początku wszystkich tutaj wyleczmy. Będziemy musieli patrzeć, co jest najważniejsze, saperzy są najważniejsi, was do trójki. Was do jedynki, na te jedynka, jedynka. Wy się tam leczycie. Wy tutaj stoicie, prawda? Nic wam nie zrobię. Tu macie trójeczkę, więc tu nie będziemy nic robić. Uleczcie ich. Chodzi o to, żebyśmy przynajmniej mieli trzy oddziały na takim jednym, o. Możemy jeszcze dwa, będziemy mieli te 94, 96. I taki od 96, 97, będziemy mieli trzy dodatkowego pop-capa. Ten popka, może 90 tutaj. Będziemy mieli jeszcze jeden dodatkowy. To nie dobrze, bombarduje nas. Tu gdzieś powinna być moździerz. Bez moździerzy my nie pójdziemy. Już wiem, jak to wykorzystamy. Musimy zajść ten moździerz. Podejrzaj za nimi, może dzięki temu będą sprawniej chodzili. No właśnie, tu jest moździerz. Musimy oszczędzać z pomocą moździerzy tutaj. Po pierwsze, oni są osłabieni, więc będzie też łatwe. Pan kapitan będzie chodził za tymi teraz. A wy, moi drodzy przyjaciele, moi drodzy serdeczni, towarzysze broni i tak dalej, tu będziecie musieli ostrzelać. Nie, polecicie tutaj. A, ciężarówki nam zwieją. Nie zrozumiałem tych ciężarówek. No właśnie. Nie mieliśmy nawet czym zraszować tak szczerze. No trudno, nie zawsze się będzie wykonywało te misje poboczne. Na razie moglibyśmy się wycofać tutaj. Inżynierów moglibyśmy podesłać troszkę z tymi piatami. Przeszukujemy się takiego fajnego ataku. Jeszcze raz wyleczcie się. Niektórzy widzą, że mają tak głębokie rany, że nawet nie dałoby rady inaczej. Czołgi moglibyśmy tutaj stanąć nimi. Firefly'a moglibyśmy wysłać troszkę dalej. Tak na pewności, jeżeli się stanie. Wy się możecie tutaj prawić, wy się możecie naprawić. Inżynierzy już idą. Ciebie. Mieliśmy tutaj jeszcze jeden oddział z inżynierami. I tam był dokładnie ten. I zrobię to samo. Ciebie. Moździerz. Strzelać tam. Tam gdzieś była ich moździerz. Przeciw. Skąd oni to wiedzą? No tak, zapomniałem, że to są boty, one wiedzą wszystko. Dobra, strzelacie to? Bo widzę, że na razie nie będziemy chyba wystrzeliwać. Dobra, zniszczymy. Tutaj dobrze i dalej strzelamy. A pan kapitan się wycofa. Jest jedna została, super. Teraz możemy wyniszczyć tam. Dobra, stop. No mają tutaj, mają 8,8. O właśnie, już idą, uciekacie. Uciekać.
Raz musimy zająć się 8-8, bo zrobimy sobie pod osłoną budynków, że tak to nazwę. Jeżeli będziemy pod tą osłoną budynków, to raczej nie powinno nam nic większego grozić. Ustalnie bawimy się również za budynkiem, żeby nas za pomocą True Sightu nie widziały ten 8-8. Bądź może nam ściągnąć tę dużą ilość jednostek. Bo tu zraszujemy pojazdami, jeżeli ściągniemy dział przej pancerny, no to będzie łatwo, naprawdę. I cyk. Może jeszcze na cały czas tak do góry i potem spadać gdzieś w dół, więc będziemy mogli ich tu wyniszczyć łatwo. Naprawiacie, naprawiacie, naprawiony, naprawiony, naprawiony. Wy tutaj też zregenerowani i wyleczeni. Kowano piechotę. O mój Boże, nie! Ajajajajaj, my chyba nie mamy więcej tych. My chyba nie mamy więcej działu. Znaczy moździerzy chyba. Was, mamy. To weźcie to. Mamy więcej moździerzy, możemy to jeszcze raz wykorzystać. Pan kapitan porządku pilnuje. Niech się ustawi tutaj. A możemy zamiast... O, kapitan z RKM mógłby latać. Ale kapitan nie będzie raczej walczył, tak mi się zdaje. A gdzieś byłoby się jak taki pan w kamizole, co z RKM by latał, albo pan ze szrekiem na czołki niemieckie. To byłby scenariusz idealny. Jak było scenariusz idealny, nie istnieje. Och, wait. Wy tutaj podeszliście, dobra, super. I teraz możemy się ustawić jeszcze raz i próbować ich tu jeszcze raz ogarnąć. Podejdźcie tu i waszym celem będzie to. Jak tylko się oczywiście ustawię, muszę podejść. Kolejkuję jeśli w tym, jeżeli ktoś by pytał. Ustawmy się w jakiejś odległości. Wy się ustawcie w takiej odległości, żeby was nie można było trafić. Nawet mogliby się zbudować dla pana kapitana punkt obsługi rannych tutaj. No wsparcie lotnicze będzie się tutaj mocno przydało. Ale chwilę poczekamy. Nie wyzywam żadnych Abrików i innych, bo to jest całkowicie bez sensu moim zdaniem. Ustawcie się gdzieś tutaj z tyłu, bo tu też nic nie zrobicie chwilowo. Oforsu nie zbuduję, może że nie mogę budować, możemy miny zbudować na przykład. Takie wiecie, takie miny przeciwpiechotnej przeciw wszystkiemu. I cyk. Wyleczcie ich. Moździerz już tutaj nadchodzi. Możesz się ustawić. No dawaj. Bo musisz mieć zasięg na ostrzelanie naszego przeciwnika. No patrzcie, no. Ledwo co już poczę, to oni już ostrzeliwują. Ledwo co człowiek podejdzie i już ostrzeliwują. Dobra. Musicie mi za chwilkę naprawić. Bo te panzer fuzy i tak dalej. No to nie będą stanowiły dla nas większego problemu. O Jezus. Uff. Dobra, ostrzelali teraz. Musimy zniszczyć to 8-8. To 8-8 to jest jedyna rzecz, która po prostu blokuje mnie chyba przed atakiem. Chyba, że już się rzucimy na tym, tak szczerze. Chyba, że zrobimy taki rush po prostu tymi jednostkami pancernymi. Firefly wyślemy... Dobra, wyślemy... Firefly wyślemy tu. Steward też gdzieś tam podjedzie. No, musisz trafić tak idealnie w nich. Idealnie. Idealnie. To nie było idealnie. Jeszcze bardziej idealnie. Mówiłem bardziej perfekcyjnie. Dobra, ustawcie się z tyłu. Nie będziemy tutaj wysyłali nic. Wy możecie leczyć oczywiście pan. A już chyba kapitan jest wyleczony. To nawet nie ma... Zmarnowana amunicja, której mamy i tak 2000. Jeszcze raz. Dobra, i na początku jadą nasze czerwone krokodyle. Czujcie, bo i tak możemy te czerwone krokodyle zrobić w dość fajnych i dużych ilościach. Tylko nie przeszkadzajcie sobie, ej! Na początku jadą te czołgi. Mogę tego czołgu dowodzenia? Nie mogę czołgu dowodzenia zrobić, więc nie będę się nad tym bawił. Dobra, dostałem kilka pocisków. O Jezus, ale to boli. No szczędzie, to nie, to. Tutaj. Dobra, ściągnie te 8-8. Super, teraz musicie zniszczyć to. To teraz zdenerwuję. Wy, jako oddział z moździerzą, no wiecie gdzie strzelać chyba, nie? Tutaj gdzie strzelać, o Jezus. Czekajcie, tu dzieją się straszne rzeczy i straszna krzywda. Zniszczcie to, strzelcie w to. Dobrze, zniszczone. Teraz musicie w to strzelać. Tego krokodyla moglibyśmy wycofać na chwilkę, żebyśmy wezwali sobie na chwilę oddział inżynierów. Żebyśmy mogli wezwać oddział inżynierów. Wy, jako oddział z moździerzą, też możecie tutaj pyrkać cały czas. Gdzie ukryli się z tym? O, to jednak na razie ten Oswin strzela. Okej, czaję. No to niech sobie ten Oswin strzela, też nie wyśle piechoty, póki nie ściągniemy tutaj KM-ów i tak dalej. Bo na razie tutaj siły pancernej nie mają. Dobra, wycofajcie się bardziej.
Wpadzi. No, palmy tych żołnierzy w środku, bo widzę, że przeszkadzają. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, super. Wjeżdżamy dalej i gońmy tego Swinda. Nie mamy tutaj żadnego wsparcia, nie mamy tutaj żadnej spraw przeciwlotniczych, czy lotniczych, nie mamy tutaj żadnych czołgów i tak dalej. Ale czekajcie, ej, już ci się pokazuje, nie widzisz go? Bo on cię widzi. On cię widzi, ej. Tak, super, strzelajcie z mocy jednostki. No strzelaj w to! Nie trafisz tego? Naprawdę! Zrykoszetowało od 75 mm! Co za ulujstwo. Dobra, musimy to wycofać. Dobra, cyk. Firefly może nam gdzieś strzelać, tylko żeby się na nim nie skupili, bo jak się na nim skupią, to już będzie klapa. Ojej. Dobra, główne zioło zniszczone, możemy to wycofać. A wy nie mieliście tego naprawiać? Cyk, zniszcz się. Zniszczy się to, prawda? Zniszczą to, okej. Czy możesz może cały czas pyrkać tutaj? Wy możecie w nich lać ogniem, zalewać ich. Naszego stewarda to możemy podesłać jako wsparcie, takie wiecie, takie wsparcie, które podjedzie i za chwilę im pomoże to bardziej jej coś ogarnąć. Taki wiecie, taki po prostu frontalne wsparcie. Taki dział pomocniejszy, o! Jak pójdziemy według mówienia Mendegans. Naprawcie to, Jezus, typy! Zróbmy sobie jeszcze jeden dział inżynierów. Niech podejdzie tutaj, oni będą super inżynierami. Przydają coś na naprawy. Bo widzę, że nie ogarniają sprawy. A ciebie możemy troszkę dalej podesłać w celu wyeliminowania tych takich śmiesznych małych jednostek, które w sumie... udają, że coś robią. Kartacze w nich. O, nic nie trafiło. To super kartacz. Inżynier za chwilę podejdzie, pewnie za chwilkę. Wy możecie oszczędzać ich w tym punkcie. Czemu nic sami siebie strzelacie? A strzelają już sami siebie, okej. Okay. No coś nas uszkodziło w tego stewarda. A, to działo, mogło nas uszkodzić. Naprawiony? Jak naprawicie tutaj, to moglibyście naprawić tak i tak i tak. Oj, masz out. Ale przynajmniej możemy odzyskać. Nie ma tego złego tak naprawdę. Wy jesteście tym oddziałem inżynierów, którzy już podchodzą, doświadczeni inżynierowie szkoccy, którzy będą mogli nam tutaj narobić naprawdę dużo przyjemnych rzeczy. Dobra, wiesz co, w sumie. O, uciekaj od nich. No, bo za chwilę ciebie prowadzi super latającą rakietę z kosmosu, modelu XXL i tak dalej. Odjeźdź tutaj na bok. Odjeźdź tutaj na bok, wysiemy tam Churchilla. Nie, wy naprawiacie razem. Ty podjedziesz teraz do przodu. Doświadczeni inżynierowie już tutaj nadchodzą. Oni powinni być gdzieś blisko, prawda? Tak, możemy was, nawet wam wysłać pana porucznika tak dla celu. Czy trzech poruczników i kapitan. Wysiemy wam, żebyście po prostu monitorowali, czy się naprawi. Nie no, nie. Znaczy może kapitana nie wysyłajmy, ale trzech poruczników jak najbardziej wystarczy. Tak, aby po prostu te jednostki przyspieszyły. No i proszę mi spalić to. Spalicie to czy nie? No spalcie rzecz tę jednostkę. Dacie im radę? Bardzo mi radę. No i teraz możemy się przytrzymać troszkę na tej pozycji. Tu mamy dwie moździerze. Okej, czy ta moździerz nam uszkadzała wtedy jednostki? To możesz naprawić stewarda. Zniszczony czołg, dobra. Tu gdzieś jeszcze jest ten oddział z... Tu gdzieś może być ten oddział jeszcze z moździerzą. Znaczy, z moździerzą. Z tym bazułkami. On się chyba ukrywa. On ma, może się ukrywać, ale nie pamiętam tego tak szczerze. Wysiemy już Firefly'a. A wy dalej naprawiacie tego. Wam nie kazał się przerwać. Łocie panie, łocie panie. Wow. Odsmażmy tego oficera. Niech się smaży w piekle. Typek. Wy możecie troszkę też już podejść, mam tutaj dość fajny, spory oddział, który może coś zagrozić przeciwnikowi. Wy też moglibyście podejść, ten atak jednej strony może być moim zdaniem najbardziej użyteczny. Spalcie to w końcu. To spalcie, to jeden żołnierz. Ja wiem, że przybył z piekła, dlatego jest odporny na ogień. No, w końcu, brawo. Więc pan Zerczerek, więc nam tutaj nie miał zamiaru ruszać. Ale na przykład tego mojego stewarda moglibyśmy odjechać tak i tak, żeby on... O Jezus, nadlatują rakiety, nadjeżdżają rakiety. Nadlatują rakiety w naszą stronę. Ale dostał centralnie rakietą. Uah. No to nieźle. Czekajcie, Firefly, masz uszkodzone zioło, więc nawet nie wystrzelisz. Jedź tak, tak,
Tak. Dobra, jedź, nieważne jak podjedziesz. Burun, byleś byś wrócił. Nie, w to. O, Louis. No, zniszcz to. Gdzie mają więcej tych wyrzutni? Zniszczysz to? Nie zniszczysz tego. O mój Boże. Ty też mógłbyś się wycofać. Czyli tak, wszyscy inżynierowie. Wszyscy. Ciebie. Będziecie Control 4. Naprawcie mi tego Firefly'a, bo Firefly, który nie potrafi walczyć, jest bezużytecznym Firefly'em. Ja bezużytecznych Firefly nie potrzebuję. Nie, czekaj, nie widzisz go? Tu jest. Tutaj się znajduje. Patrz, tutaj. A tutaj też jest. Ojojoj, pelotka. Zniszczyła mi silnik. To mamy problem. No zniszcz to! U, jest obok ciebie, nie widzisz go, nawet system trusek powinien go widzieć. No. Ty musisz, ty się naprawiasz, może podejść tylko Churchilla krokodyla. Nie moglibyśmy wycofać troszkę tutaj, a tego Firefly'a też będziemy mogli podejść, bo tam są czołgi, których nie uszkodzimy prawdopodobnie Churchillami. Czekajcie, a damy się radę tutaj wystrzelić kartacza. O mój Boże, o nie, zaraz go stracimy. No właśnie. Nawet nie myślałem, że od młodzieży, ale wiedziałem, że go zaraz stracimy. Tak czy siak. Dobra, teraz ty wjeżdżasz tutaj. Wjeżdżasz tutaj, a nasi inżynierowie za chwilę się tym zajmą. Bo na tym moście tylko jeden czołg przyjedzie. Jedź, mój przyjacielu. Teraz podjedzie troszkę cięższy kaliber. Niszczyciel miny, niszczyciel wszystkiego. Niszczyciel rodzin, przyjaciół, przyjaźni i tak dalej. No co, czyś naprawdę go jeszcze nie widzisz? O! Dobra, silnik uszkodzony, to już tak łatwo nie ucieknie. Wasza czwórka może jechać tu, a Firefly mógłby już podjechać też do przodu. No, dawać. Naprawcie mi go, jest was dużo, więc moglibyście naprawić. Teraz tutaj musimy się zająć i musimy podpalić tę młodzież, która sobie gnębi i męczy. Palmy ich wszystkich. Bo widzę, że te czołgi tutaj są, ale to są czołgi, które leżą naprawdę na końcówce życia. Więc jak my tutaj podejdziemy Firefly... Nie. Firefly'a. To moglibyśmy się tutaj inaczej zabawić. Naprawiacie to. To jest ekspresowy tempie, mi się to podoba. O mój Boże. Wycofaj się już. Widzę, że masz problemy sam ze sobą. Jedna właśnie, że została ściągnięta. Więc moglibyśmy podejść jako drugie wsparcie tutaj. O Jezus. Palicie się tutaj, nie? Palisz się? Czemu się nie palisz? Masz się palić. Daj w tego. Mów, że go nie widzisz. Tu jest. Patrz jak jest daleko. Patrz jak jest blisko. Jezus. Widzicie, to jest taka męczarnia z tymi. Chociaż moglibyśmy wezwać tego Kromona do wodzenia. Może jakoś polepszy nam jakość walczący naszych wojsk. Wojska walczące w pełen zaklęte nie. Ojojoj, pochodzimy z Panzerszerkiem. Musimy cię wycofać, przyjacielu. Wycofujemy Firefly'a gdzieś tu. Tego Churchilla mogliśmy podesłać trochę dalej. A lata myślę, czy tu już teraz nie wysłać tutaj naszych wojsk, piechoty. Przecież nie, bo to rakieta. Przyjdzie randomowa rakieta i ona wybije wszystkich. Dopóki nie wyeliminujemy tych rakiet, to musimy cały czas się dziubdziać. Albo tego mojego Firefly'a byśmy wysłali na poszukiwanie tego Fuzus. Chodzi mi o wyrzutnie rakiet, jakby co. Podejdźcie tu, a wy możecie podejść na drugą stronę. Dostaniecie jednego pana porucznika gdzieś w tym rejonie, abyście byli w miarę ogarnięci i szybcy. Bo tak bez tego porucznika to nie będą chodzili jak u... strasznie wolno. I co, masz? Nie, to jest tylko pelotka. To moglibyście czołg dowodzenia Cromwell. Podejdź tu, przyjacielu. Spal. Zabij tego, ucisz niemiecką propagandę już w końcu. Jak wyglądamy z czasem, bo chciałbym tutaj widzieć wszystko. 24 minuty, no raczej nie skończymy jeszcze tej misji w tym odcinku, a już będziemy jesteśmy bliżej niż dalej. Jak tam, a Firefly będzie niszczył. Strzelaj Firefly. No. Dobrze, jeszcze jeden pocisk, zniszczymy to. Uciszymy się niemiecka propaganda. No to wiecie, to jest tylko taki jeden żołnierz, którego sobie musicie zabić i tyle. Że od was nie wymaga. Tylko jeden, taki jeden mały niewinny. Oj.
wycofajcie się, bo to mogą lecieć rakiety. O, łucisz tę niemiecką propagandę. Łucisz się. Dobra, ty zniszczyłeś. Powiedzmy, że się mają wam czym zagrozić. To jest dobre. Dobra, niemiecka propaganda została uciszona, super. I co, będziecie teraz się bali walczyć czy coś? Nie mam pojęcia, co moglibyście zrobić ze swoim życiem. Dobra, wynisz tutaj te jednostki. Tu gdzieś znajduje się jeszcze ten. Chociaż czekaj. Ustaw się tak jakoś logicznie. No właśnie, bo tu znajdują się te czołgi. Tu znajduje się pantera, która może mi łatwo rozkwasić dużą część jednostek. A tu jest jeszcze jedna wyrzutnia rakiet. Tyk. Strzelaj w niego, strzelaj, już. Wiesz? Dobra, nie dasz rady. To będę teraz jeszcze iść od ciebie pociski. A ja nie chcę tracić Firefly'a. Mogliśmy zrobić to tak. Piechota mogłaby tutaj podejść z panem i z tobą. Mogłaby podejść na przykład i pójść naprawić tam pojazdy. Proszę, takie. Takie małe, takie duże. A tu mieliśmy kromu na dowodzenia. Podejść tutaj gdzieś z boku. Ty mógłbyś sobie się podpalić niektóre jednostki. No jedź. Dobrze, teraz tego. Z boku góra cię łatwo ściągniesz. Halo, Cromwell dowodzenia, przyjedź tutaj. Silnik zniszczony, aż serio. Jednostka zestrzelna przez snajpera. Gdzieś tu trzymają tych snajperów wszystkich. A tu jest. No właśnie, będziemy teraz ciągnął po kolei tych wszystkich strzelców. Ej, dobra, wycofajcie się. No co się oniżesz to? Firefly, bo tutaj nie... Boję się dostać Firefly'a. Boję się dostać Firefly'a, bo może dostać randomową pelotką. Dobra, jeźdź tu. Was moglibyśmy podostać trochę bardziej do tyłu. I strzelaj tego. Aj, zniszczył mi. Znaczy, dla mnie nie ma akurat większego problemu, bo robię cyk. I wzywam sobie nowego krokodyla, który nadjeżdża już z tej strony. Ale jednak zawsze szkoda. O mój Boże. Fuzusy zoł tutaj walnęły. Fuzusy i tak dalej. Nie wiem jak to czytać. Wycofaj. Dobrze. Tu nie mamy straconego, tu nie ma nic straconego. Wy naprawiacie, albo przynajmniej próbujecie coś zrobić ze swoim życiem. A tu mogliby się podesłać nasze jednostki. Tu mogliby się podesłać już nasze jednostki, które będą próbowały coś zawalczyć i ogarnąć temat. Ale tylko czekajcie, cyk. Ale ja sądzę, moi drodzy, że będzie idealny moment na zakończenie tego odcinka. Ja jestem Szpaku Szpakowski, a to jest Company of Heroes, Wyzwolenie Khan, na kompanii UK. Trzymajcie się ciepło, cześć!